Na pewno nie jest łatwo po takiej serii wrócić, ale no, podjęliśmy jakby rękawice. Ten set na pewno trzeci pokazał o tym, że możemy grać dużo lepiej i tak naprawdę rozmawialiśmy o tym też na treningach, tak wiadomo, bo nie ukrywamy, że jest jakby kryzysowy moment, tak? Wcześniej mówiłem, że łapiemy po meczu z Radomiem powoli formę. Teraz jakby jakby jest ta luka i staramy się ją wypełnić. No, ja wierzę w swój zespół, wierzę w trenera, wierzę w cały sztab i zaczynamy iść w tą lepszą stronę. Okej, wiadomo, że gdzieś przeciwnik nam się nie podda i nie odda nam darmowo punktów, żebyśmy sobie się zbudowali. A musimy to zrobić, bo teraz przychodzą trudniejsze mecze i to z rywalami z górnej półki. Więc fajnie by było zrobić jakąś niespodziankę. Na pewno zacząć od seta, a później mówi się seta, tak wiadomo, ten set nie zadaje punktów, ale dla nas będzie budujący na pewno, bo to będzie kolejny step by step na mecz, tak? I mam nadzieję, że po prostu to zrobimy. I zrobimy też jakąś niespodziankę naszym kibicom, którzy przychodzą dalej, nas wspierają i my to czujemy. I naprawdę my chcemy to zrobić, żeby oni czuli się radośnie wychodząc z hali po meczu. Myślę, że suwalska siatkówka będzie znowu cieszyła kibiców. Nasza gra będzie cieszyła kibiców i my sami będziemy się cieszyć z tej gry. Więc mam nadzieję, że to już będzie teraz. Jak nie, to nie zwiesimy głów, będziemy dalej puszować i będziemy starać się robić to coraz lepiej, aż w końcu odpali ten jeden, drugi mecz i wrócimy na nasze dobre tory. Tak jak powiedziałeś, no 9 punktów szybko zdobyte, teraz jest ta seria, ale taki jest sport, tak? Wiadomo, że tak się mówi, że taki jest sport i... No ale co my możemy zrobić? No musimy się po tym podnieść, tak? Musimy, bo chcemy tego, pragniemy tego, ciężko trenujemy i wiemy, że to zrobimy, nie? MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.